28 września w Malcu odbył się drugi konkurs w przyrządzaniu prażonek, zorganizowany przez Sołtysa Malca Andrzeja Ostafina oraz Związek Młodzieży Wiejskiej. To jest drugi konkurs. Mamy na dzień dzisiejszy 7 zgłoszonych drużyn. Jedna jeszcze nie dotarła, jest w drodze. Mam nadzieję, że jakoś to się rozwinie. W zeszłym roku było 5 drużyn, czy 6, z tym, że nie miało to takiego oddźwięku. Dzisiaj przede wszystkim są organizacje, ale są też po raz pierwszy mamy drużynę zamiejscową, czyli drużynę z Nowej Wsi, bardzo liczną. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również będą. Jeżeli ocenia na podstawie zjedzonych prażonych, czyli ocena jest, tak jak mówiłem w zeszłym roku, czysto subiektywna. Jak smakuje, tak oceniamy. Będziemy chcieli kogoś, że tak powiem, z widzów jeszcze zaprosić, żeby nie być posądzonym w żadnym stopniu o jakąkolwiek stronniczość. Bez pomocy ZMW Maleckiego i Rady Sołeckiej, no nie byłbym w stanie tego zorganizować. No niemniej nie jest to wcale takie trudne. Troszeczkę pieniążków, nie są to wielkie pieniądze. Sami wiemy, jakie rzeczy są potrzebne do zrobienia garnka prażonych. A reszta, jakieś sekretne już receptury, składniki, no to każdy z uczestników przynosi sobie sam. My gwarantujemy tylko troszeczkę drewna, miejsce i dobre chęci. W konkursie mogły wziąć udział drużyny minimum 10-osobowe z własnym garnkiem do przyrządzania prażonek. Produkty spożywcze, takie jak ziemniaki, jarzyny, wędliny oraz opał, zapewnił organizator.